Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy ze słonecznych Stomłotów. Już są moi goście. Przedstawcie się. Ksiądz Tomasz Kostecki, przewodnik harcerskiej grupy Szara 1B. Przewodniczka Aleksandra Jaroszkiewicz, wędrowniczka. Szymon Stosio, w stopniu ćwika. Mateusz Dudek, o stopniu wywiadowcy. No właśnie, tutaj się już przedstawili stopniami. Mamy przewodnika, przewodniczkę. Ale to nie żona. Nie żona, na pewno nie. Dopytamy, żeby nie było. Ale najpierw pomęczymy księdza przewodnika. Grupa 1B. Skąd pomysł na utworzenie w ogóle grupy harcerskiej jako oddzielnej grupy? Jak to się zaczęło i ilu dzisiaj harcerzy pielgrzymuje do Częstochowy? Pomysł stworzenia grupy harcerskiej sięga początków pierwszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę. Wtedy to, kiedy tworzono w ogóle naszą grupę siedlecką, to także stworzono grupę harcerską. Ona chodziła chyba przez 3 czy 4 lata. No i rzeczywiście, tak jak na tamte czasy, była bardzo liczna, bo liczyła ponad 200 osób. Ale wtedy i wszystkie grupy liczyły, choćby akademicka, ponad 300, tak jak rozmawialiśmy z biskupem Tomasikiem w Jurzy, właśnie wspominaliśmy tamte czasy. Natomiast po jakimś czasie ta grupa zaprzestała chodzić, prawdę mówiąc nie wiem dlaczego, tak to bywa. No i 7 lat temu została wskrzeszona staraniem księdza Tomasza Grzyba, którego pozdrawiamy, chociaż już wyleciał do Boliwii, pozdrawiamy jego rodziców, rodzeństwo. I od 7 lat grupa pielgrzymuje w ramach grupy kolumny siedleckiej na pierwszej pielgrzymce podlaskiej. Liczba uczestników mniej więcej jest stała. Teraz obecnie mamy 32 osoby plus przewodnik. Wieczorem dzisiaj jeszcze dojedzie parę osób, no ale też z kolei 3 osoby odjedzie, dlatego że jadą na kursy związane właśnie z kursy instruktorskie. No, organizowane przez chorągwie, czy lubelskie, czy też mazowieckie. Jak ksiądz przewodnik połapał tych wszystkich harcerzy? No nie trzeba ich było bardzo łapać. Oni dobrze wiedzą o tym, że grupa harcerska będzie dotąd istniała, dopóki sami harcerze i harcerki zechcą w niej uczestniczyć. I rzeczywiście, gdy tak popatrzymy, to każdego roku jest tak, że jakaś część jest zupełnie nowa, która po raz pierwszy raz idzie. Natomiast mamy też już trochę weteranów na tej pielgrzymce i Bogu dzięki, bo oni stanowią taką kwintesencję, że tak się wyrażę, naszej grupy. Są takimi przekaźnikami pewnych tradycji, bo grupa rzeczywiście z czasem nabiera pewnego kolorytu, swojego wyrazu. Natomiast no nie ukrywam, że najwięcej harcerzy czy harcerek idzie ze środowisk, gdzie na bieżąco jest praca harcerska, praca duszpasterska w tych środowiskach. Dlatego są i Międzyrzec Podlaski, musiałem wymienić, bo sam jestem z Międzyrzeca jako pierwszy, i Sielce, i Kłoczew, i Biała Podlaska, no Turów liczy do Międzyrzeca Podlaskiego. Mamy jeszcze Żabianka. Kłoczew, tak. A i Radzyń Podlaski, o Boże, Drużynowa siedzi z Radzynia, no tak, rzeczywiście. Ale jest środowisk harcerskich więcej. Znikoma ilość harcerzy czy harcerek idzie po innych grupach. Tu decydują względy często takie rodzinne, czy jakieś takie bardzo sentymentalne do swoich rodzimych grup. Natomiast my mniej więcej od kilku lat mamy podobny skład liczbowy. Myślę, że około 40 będzie na wejściu na Jasną Górę. Pozwolicie, że jednak zachowam tą nomenklaturę pielgrzymkową, więc będę się do Was zwracał, bracie, siostro, bo żebym tutaj jakiegoś fopanie popełnił. Siostra przedstawiła się jako przewodniczka. To znaczy? To oznacza, że jestem już harcerką w stopniu instruktorskim, czyli jestem pełnoprawnym wychowawcą. Co trzeba zrobić, żeby dojść do tego stopnia instruktorskiego? Myślę, że mieć pewne doświadczenie, przede wszystkim w harcerzowaniu. Również też trzeba zdać pewne kursy, pojechać na kursy oraz zamknąć stopień przewodniczki, przewodnika. Ciężka robota? Troszeczkę to trwa. Ale nie jest ciężko. Myślę, że to próby same się realizują w miarę czasu, więc nie jest ciężko. Tutaj mamy dwóch braci. Jeden z tego, co pamiętam, to zwiadowca. Wywiadowca, a drugi? Ćwik. Ćwik. Powiedzcie mi, co to jest, bo tak nie do końca się orientuję.
Jeśli chodzi o harcerzy, to i u harcerzy i harcerek każdy zdobywa swoje indywidualne stopnie. Wśród harcerzy to wyglądają stopnie odpowiednio od młodzika, poprzez wywiadowcę, ćwika, harcerza orlego i harcerzy Rzeczypospolitej. To są stopnie takie spoza stopni instruktorskich, o których mówiła wcześniej Ola. Są takie stopnie dla każdego do indywidualnego rozwoju. Na przykład stopnie instruktorskie mogą zdobywać dopiero osoby pełnoletnie, które już jakieś doświadczenie w swoim harcerzowaniu mają. I ten każdy stopień też mówi trochę o tym, ile dany harcerz już przeżył i jakie ma doświadczenie, co potrafi. To co ćwik potrafi? Potocznie mówią, że ćwik jest mistrzem technik. Czyli wejdzie do lasu i z tego co znajdzie w lesie postawi wioskę. Czyli taki survival w praktycznym wykonaniu. Można tak powiedzieć. A co robi wywiadowca? Wywiadowca potrafi dużo, trochę mniej niż ćwik, ale zawsze będzie umiał poradzić sobie w sytuacji puszczy, w sytuacji lasu. Nie będzie nigdy miał problemu z zachowaniem się. Jest osobą dobrze wychowaną i o dużym rozwoju. Ja tutaj widzę różne mundury. Z czym to jest związane? Przede wszystkim mundur męski różni się od damskiego, ale też na przykład mamy obrzędowe elementy na mundurze, które charakteryzują daną jednostkę, czasem szczep, czasem kupiec też. No to zależy, jak tutaj obrzędowość przyjmie drużyna. A coś więcej o tej obrzędowości? Obrzędowość jest elementem pracy harcerskiej, która ma scalać drużynę w jedność, ma jednoczyć drużynę i też ją charakteryzować na tle innych drużyn. Czyli to będzie proporzec? Co jeszcze? Proporzec, przede wszystkim barwy drużyny, to może być też kronika, mogą być jakieś specjalne pieśni. Różne, to dowolność jest tutaj już kwestia drużyny. Zwyczaje okrzyki. Zwyczaje okrzyki, tak. Słuchajcie, na razie was nie będę męczył odnośnie tego harcerstwa, chociaż myślę, że to są te prostsze pytania dla was. Powiedzcie mi w ogóle, co was skłoniło, żeby wybrać się na pielgrzymkę? Mnie, żeby wybrać na pielgrzymkę, skłoniła dość... Ostatnio się zastanawiałem nad sobą, miałem właśnie taki moment zawahania się i postanowiłem, że jak zawsze przy ciężkiej sytuacji staram się przysiąść przy modlitwie, to postanowiłem, że przy tak ważnej decyzji, jaką miałem podjąć, postanowiłem wyjść na pielgrzymkę, aby odnaleźć siebie. Ja w tym roku bardzo się wahałem nad tym, czy wyjść na pielgrzymkę. Wpływ na to miało to, że chciałem wyjść,